Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki praktyczny test tej płytki, czy tego kontrolera temperatury tej chińskiej płytki, co można nią sobie podgrzewać różne elementy. Ja tutaj mam ustawioną temperaturę 150 stopni. Położyłem sobie na niej taki moduł do ładowania baterii. I co będę chciał zrobić? Będę chciał, ja się przełączę na chwilę na kamerę z mikroskopu. HD6 Live, ok, wymutujemy, bo mi weszło jakieś podwójne. Skąd mi to nagrywało z tego HD60 Live, HDMI grabera mikrofon? To nie kumam. Czyżby z tego, z aparatu cyfrowego? Dobra, mniejsza z tym. Ja wam pokażę pod mikroskopem. Chcę wylutować sobie te gniazdo tutaj. Micro USB. Dlaczego? Dlatego, że tą płytkę chcę umieścić wewnątrz obudowy od pada do PS4, gdzie jest uszkodzony kontroler ładowania. Pad po zalaniu oczywiście, różne kwiatki się dzieją po zalaniu, jak dobrze niektórzy z nas wiedzą. Nawet miesiąc czasu po zalaniu potrafią wyjść różne dziwne rzeczy. Powiem wam tak, jak wylutuję sobie te micro USB, to wtedy ta płytka będzie o wiele cięższa, jeżeli chodzi o wysokość, i nie będzie wadziło mi to USB przy zamykaniu obudowy. Także wylutujemy sobie to gniazdo przy użyciu właśnie kontrolowania tej temperatury tej płytki, co zrobiłem sobie tutaj na Arduino w poprzednim filmiku. 150 stopni, do tego celu użyję oczywiście stacji HotAir Baku 858D. Temperatura, jaką ustawiłem na tym, to jest 380 stopni. I dodatkowo, z ciekawości, wytestujemy sobie taki Flux Amteha. Jest to wersja RMA 223 UV. Ona 15 zł kosztowała w GoTroniku. Zobaczymy, jak ona się sprawdzi przy wylutowaniu tego gniazda micro USB. Powiem wam, że mógłbym jeszcze do tego celu użyć topnika. Ja się przełączę na normalną kamerkę. A coś, znaczy jestem na normalnej kamerce. Czegoś takiego. Pasta Cynel, topnik lutowniczy. Zarąbisty. Powiem wam, jest tak bardzo rzadziutki, że zastanawiam się do upakowania go do jakiejś strzykawki fajnej, tylko muszę w aptece jakieś fajne małe strzykawki kupić. Ale w tym filmiku użyjemy Amtecha, bo jeszcze się nim nie bawiłem. Ja robię na chwileczkę pauzę. Chcę coś zmienić w OBS-ie, bo widzę, że mi obraz chyba tnie trochę. Dobra, to lecimy z tym nagrywaniem. Ja się przełączę pod mikroskop i będziemy wszystko widzieć z poziomu mikroskopu. Jeszcze sobie wyciągnę pincetki, pensety, które będę sobie te gniazdo ściągał. W tym wypadku zastosuję taką pensetę zakrzywioną i przełączam się pod HDMI grabera. Także najpierw aplikuję ten topnik Amtecha. Nie mam do niego igiełki, szkoda. No to będzie troszeczkę. Wiecie co? Ja jeszcze coś zrobię innego. Wy będziecie widzieli cały czas ten obraz. Ja się przełączę pod wyjście HDMI grabera, czyli te pass-through, bezpośrednio pod monitor. Także ja nie będę miał w ogóle opóźnień, a wy będziecie mogli widzieć, co się dzieje. Mam nadzieję, że to się nagra. I teraz co? Mam jakieś opóźnienia? No tutaj to jest perfekt, tutaj już można robić na takim czymś. Oczywiście monitor, to jest telewizor, jest do bani, bo ma rozdzielczość 1366 na 768. I powiem wam, że masakra jest. Bęk się zepsuł, nie włączał się w ogóle, nie mam siły z nim walczyć. Także użyjemy sobie tego topnika. Ja tutaj trochę naniosę. Nawet widać, że on już się rozpuszcza, bo jest płytka już leży na tym jakiś czas.
Sobie wykołaczką go ściągnę. Pięknie. Popatrzcie. Fajnie to się rozpłynęło. Nie sądziłem, że tak fajnie się rozpłynie. Czyli płytka podgrzewanie działa. Jeszcze damy sobie po bokach trochę. Zdecydowanie muszę zamówić sobie taką nakładkę na to, igiełkę. Bo tak tą wykałaczką nakładać to można, ale zdecydowanie wygodniej by było taką szkapką z igiełką. Ale spoko nałożyło. Co robiście? Nie no. Topnik Amtech będzie teścik, jak on sobie poradzi z wylutowaniem tego gniazda micro USB. I jestem ciekawy, jak bardzo będę się męczył, lub w ogóle się nie będę męczył z wylutowaniem tego gniazda. Ok, ja sobie włączam stację Hotwire. Nawiew dam, mam tu skalę od 1 do 8. Nawiew dam 5. Nawiew dam 5. I lecimy z wylutowaniem. Jeszcze mi farba z nosa poszła. Jestem przemęczony. To fakt. Kurde. Muszę zatamować. Serio, leci mi krew z nosa. Ale dobra, bo użyłem chusteczkę. Wy tego na szczęście nie widzicie, bo to by była masakra. I ja teraz tutaj postaram się z tego gniazda wylutować. Będę obserwował cynę. Nawet zwiększę sobie trochę nadmuch. Od tej strony. Zobaczymy, jak to pójdzie. 150 stopni. Czuję, że już to mogę zdjąć. Pięknie. Jest coś pięknego, po prostu. Nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. Stację już mogę w zasadzie odłożyć. Powiem wam, że jestem w szoku. Poszło to mega, mega prościutko. Gniazdo sobie odłożymy gdzieś na bok. Jeszcze ja przed tym wyczyszczę izopropanolem. I żeby było czyste, nie kliło się. Ale powiem wam, mega. Te podgrzewanie dało bardzo, bardzo dużo. Daje bardzo dużo. Przyspiesza wylutowanie elementów. I to kolosalnie przyspiesza. Jak widzieliście, ja ledwo co włączyłem stację, podmuchałem chwilkę i już cyna się tutaj roztopiła. Nie wiem też, jakiej cyny użyli tutaj Chińczycy. Ale 150 stopni w zupełności wystarcza, żeby sobie ułatwić wylutowanie z takich małych płytek, prawda? Zresztą, żeby do takich dużych jakichś płyt od laptopów, czy tam powiedzmy konsol, no to już by musiał ten podgrzewacz mieć tą płytkę chińską bardzo, bardzo dużą. Dobra, ja się teraz przełączę na OBS-a, tylko sobie przełączę obraz z powrotem na laptopa i od razu wam mówię, że robota pod wyjściem pastru, jeżeli chodzi o ten mikroskop, jest mega, mega, mega o wiele przyjemniejsza. Nie ma żadnych opóźnień, a tutaj w OBS-ie już jest opóźnienie, bo dlaczego? Nie działa mi w trybie HD, w trybie USB 3.0. Także dlatego są takie opóźnienia po USB 2.0. Ale pięknie poszło. Pięknie i chyba nie będę więcej przedłużał w filmiku. Jeszcze tylko pokażę wam, że chodziło mi o to, żeby do baterii przymocować ten moduł. Jakoś w ten sposób. Nawet klej się pod spodem rozpuścił, to on się już przyklei. Powiedzmy, że ta koda. I tą płytkę teraz będę mógł sobie. Widzicie, jaka jest płaska? Prawie nie ma tego. Te gniazdo micro USB sporo przeszkadzało, bo jak się zamykało obudowę, to było
czuć, że haczy, a teraz będzie wszystko pięknie, także ja sobie tą baterię wlutuję już do środka kontrolera, bo na razie miałem wyprowadzone dwa takie kabelki, a to jest ten pad, który kiedyś był uszkodzony z pierwszej konsoli, w ogóle nie działał. Teraz włącza się i na szczęście będziemy mogli sobie poprowadzić 5 V do tutaj tego, znaczy do tutaj do wejścia 2 V. 5 V od zasilania USB-ka, oczywiście tutaj z tego co wchodzi. Będziemy ładowali baterię bez problemu. Jedyny minus taki, że widzicie, nawet mam urąbaną rękę od krwi, bo mi farba leci z nosa. Jeszcze kręcę filmik. Oj, trzeba dużo witamin chyba jeść i odpoczywać. Także trzymajcie się. Chciałem wam pokazać taki szybki filmik. Pozdrawiam serdecznie.